smakkujaw.pl, gałka muszkatołowa. Najprawdopodobniej gałka muszkatołowa pojawiła się w strefie śródziemnomorskiej i w Europie dopiero w VI wieku, kiedy przywieziono partię tego surowca z Indii do Konstantynopola. W kuchni zaczęto je stosować dopiero w XV wieku. Gałkę muszkatołową uzyskuje się z muszkatołowca korzennego. Jest to niezwykle ciekawa roślina, gdyż dostarcza aż dwóch przypraw, gałkę oraz tak zwany kwiat muszkatołowy, czyli macis. Gałka to nasienie wydobyte z mięsistej dwuklapowej torebki wielkości śliwki, natomiast kwiat muszkatołowy to koronkowa osnówka otaczająca nasienie. Stosuje się ją w postaci zmielonej lub tartej. Rozpowszechnione w krajach tropikalnych wiecznie zielone drzewa muszkatołowe dorastają do około 12 metrów wysokości. Mają ciemnozielone owalne liście i drobne jasnożółte kwiaty przypominające kształtem konwalię. Ciekawostką jest to, że drzewa te rozpoczynają owocowanie w wieku 7-8 lat i kontynuują je przez kolejne 40 lat. Najbardziej odpowiada im morski klimat okołorównikowy i żyzne gleby pochodzenia wulkanicznego. Plantacje zakładane są zwykle poniżej 700 metrów nad poziomem morza, a same muszkatołowce należy osłaniać przed zbyt silnymi wiatrami. Owoce dojrzewają w 6-9 miesiącu po kwitnieniu i zwykle zbiera się je po opadnięciu na ziemię. Usuwa się miąższ owocu, oddziela od nasienia czerwoną osnówkę, która po sprosowaniu jest suszona na matach. Cały proces trwa od 2 do 4 godzin. W tym czasie osnówka, czyli kwiat muszkatołowy, traci swój kolor i staje się pomarańczowo-brązowa. Nasiona po usunięciu osnówki suszy się od 4 do 6 tygodni na specjalnych tacach, aż zaczną grzechotać wewnątrz twardej łupiny nasiennej. Następnie łupinę rozbija się i wydobywa się jej zawartość, czyli gałkę muszkatołową. Obecnie gałka i kwiat muszkatołowy są bardzo popularnymi i cenionymi przyprawami w wielu narodowych kuchniach. Gałka i kwiat muszkatołowy mają podobny smak i aromat, z tym, że kwiat jest bardziej delikatny. Zapach jest wspaniały, odświeżający, korzenny. Smak gałki jest intensywny i słodkawy, zaś kwiatu muszkatołowego nieco bardziej gorzki. Ciekawostką jest to, że zarówno gałka, jak i kwiat nazywane są przyprawami kochanków. Od wieków uważane są bowiem za afrodyzjaki. Gałka muszkatołowa należy do tych przypraw, których nie należy przedawkować, lecz dozować dosłownie po szczypcie. Potrawy najlepiej przyprawiać po staroświecku, trąc gałkę na maleńkiej tarce. Gałka jest używana do aromatyzowania napojów takich jak grzane wino, wino zaprawiane korzeniami. Znakomicie poprawia także smak pierników, ciast, deserów owocowych i ponczu. Zarówno gałka, jak i kwiat muszkatołowy nadają się do poprawienia smaku gularzy, bigosów oraz do większości potraw z jaj i serów. Kwiat muszkatołowy poprawia smak beszamelu i sosu cebulowego, czystych zup, dań ze skorupiaków i małży, wykowanego mięsa, a także sufletów z sera i deserów z serka śmietankowego. Obecnie coraz częściej gałka muszkatołowa stosowana jest w kosmetologii. Ma bowiem działanie kojące, zawiera olejki lotne. Ma zastosowanie również w medycynie, łagodzi m.in. zaburzenia oskrzelowe, wzdęcia, bezsenność czy dolegliwości reumatyczne.